witaj wszystkim. Dzisiaj znowu kolejny filmik z waszej ukochanej, z tego co widzę, serii, czyli idziemy na lumpa. Strasznie mi się teraz odbija wszystko w okularach, bo jest mocne światło, ale mam nadzieję, że jakoś wam to mocno nie przeszkadza. Tak czy siak, zaraz wychodzimy na lumpa. Oczywiście potem wam pokażę, co udało mi się znaleźć, a teraz jeszcze szybko wam pokażę, co mam na sobie. Dzisiaj włosy związane z takiego koka są jeszcze trochę mokre, więc nie jest to najlepszy pomysł, ale po prostu nie zdążyłam ich nawet wysuszyć. Mam na sobie taki naszyjnik, krzyżyk, który jest z Vinted, do tego taki top, który jest z Bershki, płaszcz z Zalando, dresiki, które są z Half Price'a i do tego oczywiście moje ukochane buty, czyli gazele, więc tak to wygląda, idziemy na lumpa. Właśnie do domu i z pomocą Benia, który leży tutaj z tyłu, będzie moim na pewno ogromnym pomocnikiem. Pokażę wam wszystko, co udało mi się kupić. Znalazłam 5 rzeczy, nawet udało mi się coś tam dla was nagrać, co oczywiście nie było łatwe, bo było bardzo dużo osób, ale nie będę przedłużać, pokazuję. Pierwszą rzeczą jest taka basicowa czarna koszula, bardzo fajna. Ona jest z takiej marki, której oczywiście nie kojarzę, jak większość marek z lumpeksów. Jest to rozmiar 38, ale ona jest właśnie bardzo fajna, bo jest taka obcisła i czegoś takiego właśnie szukałam, bo mam tylko taką luźną czarną koszulę, a taka obcisła też może pasować do bardzo wielu stylizacji. Zresztą zobaczycie na przebitkach, że można ją fajnie nałożyć nie tylko tak do końca zapiętą, ale też tak troszeczkę i też to super wygląda, więc pierwsza rzecz, tutaj nie mam nic więcej o niej do powiedzenia, bo po prostu jest to zwykła czarna koszula, ale jest naprawdę bardzo ładna. Rzecz numer dwa, którą udało mi się znaleźć i nawet już widzieliście ją wcześniej, bo jest to ta przepiękna biała spódniczka, taka tenisowa. Jest ona marki Boho, jest jeszcze nawet z metką, kosztowała 25 zł, więc jak na lumpeks nie jest to mało, ale jak na nową spódniczkę uważam, że jest to naprawdę spoko cena i mam bardzo dużo pomysłów na nią, no bo to jest taka spódniczka do wszystkiego, czy do bluzy, do sweterka, do jakiegoś topu, bardziej na elegancko, sportowo, naprawdę jest mnóstwo sposobów na jej wystylizowanie, a leży idealnie, więc nawet się nad nią długo nie zastanawiałam, jest naprawdę świetna i ma też bardzo fajny materiał, nie wiem czy teraz zobaczycie, bo chyba troszeczkę mi prześwietla, ale jest naprawdę fajny, taki grubszy, nie prześwituje, co też jest ważne przy białych ubraniach, więc naprawdę bardzo mi się podoba. Kolejną rzeczą, którą będzie mi dosyć tutaj trudno dla was pokazać, ale to jest rzecz, którą od razu jak zobaczyłam na wieszaku, uznałam, że na pewno to będzie coś ciekawego. Jest to taki beżowy top i to jest właśnie przód tego topu, ten przód się tak na siebie nakłada, a z tyłu ma on jeszcze przepięknie wycięte plecy. Zobaczycie na przebitkach, jak on wygląda na mnie, bo naprawdę według mnie wygląda super. Ma bardzo przyjemny, taki delikatny materiał, bardzo ładny beżowy kolor, właśnie jest taki niby basicowy, ale coś tutaj się ciekawego dzieje i czym by było moje wyjście do lumpeksu bez kupienia jakiejś torebki. Zawsze jak jestem w lumpeksie, to muszę chociaż zajrzeć na właśnie dział z torebkami i tym razem udało mi się znaleźć taką przepiękną brązową torebkę. Jest cudowna, ma tutaj właśnie takie sprzączki, to chyba tak się nazywa, w srebrnym kolorze, co też bardzo mi pasuje, bo ja właśnie głównie noszę srebro i ma przepiękny właśnie taki brązowy kolor, który jest bardzo ładny i będzie mi do wszystkiego na pewno pasował. Jest w ogóle niezniszczona, w środku też nie ma żadnych plam, ma dużo kieszonek, co też jest bardzo fajne i jest właśnie takim idealnym rozmiarze na co dzień, bo zmieści mi się do niej wszystko, co potrzebne, no i naprawdę wygląda świetnie. No i najfajniejszą rzecz, z której jestem zdecydowanie najbardziej zadowolona, jest przepiękna i w ogóle wzięłam tą rzecz i tak byłam pewna, że ją przymierzę, ale raczej odłożę, ale to po prostu zakochałam się. Jest to taki sweterek w przepięknym pudrowo-różowym kolorze, bez żadnych wad, jest bardzo przyjemny i on jest zapinany, jak widzicie, na zamek i pokażę wam na przebitkach, że można go nałożyć na 1000 różnych sposobów. Mogę go nosić po prostu tak z odkrytymi ramionami, cały zapięty. On też ma dwa jakby tutaj zamki, więc mogę go też rozpiąć trochę od dołu, a u góry mieć zapiętego i to też wygląda świetnie. Po prostu na milion sposobów mogę go nałożyć. Jest naprawdę przepiękny, jestem bardzo z niego zadowolona. Kosztował 20 zł i jest to kolejna marka,
której totalnie nie kojarzę. Może wy kojarzycie, ale jestem bardzo zadowolona i uważam, że naprawdę już mam tyle pomysłów, jak mogę go wystylizować. Zresztą zobaczycie na przebitkach, że naprawdę wygląda on świetnie. No i to już wszystko, co udało mi się dzisiaj znaleźć w Lumpekcie. Jak zwykle jestem bardzo zadowolona. Możecie mi napisać w komentarzach, która z tych rzeczy podobała wam się najbardziej. Jak możecie się domyślać, mi najbardziej podobał się właśnie ten różowy sweterek. Jest naprawdę przepiękny. No i śledźcie na pewno moje kolejne filmiki, dlatego że bardzo często w następnych filmikach pokazuję wam, jak te rzeczy stylizuję, więc jeżeli jesteście ciekawi, to was do tego zachęcam. No i widzimy się w kolejnym filmiku.